Policzanka Jolanta Majka przygotowuje się do startu w piątych w swojej karierze igrzyskach paraolimpijskich. W Tokio będzie reprezentować Polskę w parawioślarstwie wraz z Michałem Gadowskim. Letnie igrzyska paraolimpijskie miały się odbyć w ubiegłym roku. Ze względu na pandemię zostały przesunięte i wielkimi krokami zbliża się ich termin. Przedstawicielami naszego kraju będzie para reprezentująca klub Start Szczecin. Aktualnie jesteśmy tutaj na miejscu, się przygotowujemy właśnie w Policach i w Szczecinie, jeździmy na Odrę, tam schodzimy na wodę. 10 lipca wyjeżdżamy już do Zakopanego, tam będziemy robić pierwszy obóz i później po Zakopanym będzie Wałcz i już po Wałczu będzie wylot na igrzyska. Igrzyska rozpoczynają się 24 sierpnia i trwać będą do 5 września. W ostatnim czasie osada parawioślarska miała za sobą sporo sukcesów, które są również przygotowaniem do nadchodzącej paraolimpiady. Ostatnie regaty, które to były takim naszym sprawdzianem, to się odbyły właśnie 4-6 czerwca, gdzie odbyły się we Włoszech w Gavirate i tam no, razem z Michałem Gadowskim wywalczyliśmy srebro w dwójce. No i jeszcze startowaliśmy w jedynce, gdzie ja tam też zdobyłam medal złoto. Poza wielogodzinnymi treningami zawodnicy muszą być również zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt. Nasz sprzęt w tym roku mamy nową łódkę, gdzie trener Tomasz Kazimierczak przez dofinansowanie z Warszawy dostał pieniążki i dzięki temu my mogliśmy właśnie kupić nowy sprzęt, gdzie na razie sprawdza się bardzo dobrze i miejmy nadzieję, że tak będzie cały czas. Jolanta Majka jest parawioślarką startującą w zawodach o randze międzynarodowej. Jest 6-krotną medalistką świata i srebrną medalistką Europy w wioślarstwie. To już jej 5. start w igrzyskach paraolimpijskich.